Maniki goni, Leonidio goni Kalymnos i pewnie nie dogoni Kalymnos, ale Leonidio może prześcignąć, bo ma wszystko to, co w Leonidio, czyli piękne, duże ściany, pomarańcze, tufy, gościnnych Greków, morze, 20 minut jazdy, ale wydaje się być bardziej litym terenem niż Leonidio i trochę bardziej różnorodnym. Potencjał podobny, jakościowo skała troszeczkę lepsza, tych tufowych, takich grot jak tutaj ta więcej niż Leonidio, także będą tu wspinacze wracać, tak wracają do Leonidio, wracają na Kalymnos. Miejsce będzie się rozwijać, a jest, ma potencjał, bo i we Wrasji, u podstawy wąwozu można i mieszkać, i fajna knajpka, można mieszkać w Platanie, gdzie też są fajne knajpki, i w lecie, tym czym się różni od Leonidio i Kalymnos, w sierpniu tu wieje wiatr, można się wspinać. Często są chmury, bo to są górskie klimaty, tak jak w tej chwili na przykład. Mamy tutaj murkę z tyłu, więc jest tak różnorodnie, to nie jest taka patelnia jak na Kalymnos czy na Leonidio. Trzeba będzie przyjeżdżać, będziemy bywać.